wiecie co, stałam sobie tutaj z boku, razem z moimi przyjaciółmi, słuchałam, jak moi przyjaciele przede mną głosili Ewangelię i miałam jedną obserwację, która mnie bardzo zastanowiła. Jak to możliwe, że w kraju katolickim, czyli rzekomo chrześcijańskim, przychodzący tutaj ludzie i słyszący poselstw o Jezusie pukają się w głowę? Jak to możliwe, że w kraju, który nazywa się chrześcijańskim, wczoraj było rzekomo chrześcijańskie święto, ludzie pukają w głowę, gdy słyszą o Jezusie? Czy ktoś z Państwa może mi to wyjaśnić, bo ja tego nie rozumiem? Chcę Wam powiedzieć, kochani, że życie z Bogiem, relacja z Bogiem, to nie jedna godzina odfajkowana w tygodniu w jakimś kościele. Jeśli myślisz, że się w ten sposób rozliczyłeś z Bogiem i jesteście kwita, to się mylisz. Bo bycie chrześcijaninem to jest naśladowanie Chrystusa. Bycie chrześcijaninem to jest życie z Bogiem. To jest bycie z Nim każdego dnia. To jest chodzenie w intymnej, bliskiej, zażyłej relacji z Bogiem. To jest chrześcijaństwo. I powiem Ci więcej. Jeśli nie poznasz osobiście Chrystusa, to nie będziesz zbawiony. Nic Ci nie pomoże. Żadna godzina tygodniowo w kościele. Nic Ci nie pomoże żadna procesja. Nic Ci nie pomoże żadne święcenie jajek. Ty musisz poznać Chrystusa. Niech to dźwięczy w Twoich uszach. Jeśli nie spotkasz się osobiście z Chrystusem, skończysz w piekle. Niebo jest realne, piekło jest realne, życie jest realne i śmierć jest realna. Każdy umrze fizycznie, za wyjątkiem ludzi, którzy doczekają powrotu Chrystusa, bo On wróci na tę ziemię niedługo. Ale ci, którzy nie doczekają Jego powrotu i umrą fizycznie, to potem jest tylko jedna alternatywa. Albo wieczność z Bogiem, albo wieczność bez Niego. Tylko, że po tej stronie bytu decyduje się to, gdzie ją będziesz spędzać. Wieczność się nie kończy! Nie kończy! Więc rozważ to, czy nie warto tego krótkiego życia na tej ziemi poświęcić na coś, co jest ważne. Chwilę refleksji o Twojej wieczności, bo to życie mija tak szybko. Wszyscy ci, którzy jesteście już w określonym wieku, wiecie, nie. Proszę, może pan posłuchać. Ta pani gada głupoty! Wszyscy ci, którzy wiecie, którzy jesteście w określonym wieku, którzy nie jesteście bardzo młodzi, wiecie, jak szybko płynie życie, wiecie, jak szybko upływa czas i wiecie, jak kruche jest życie. Ostatnie miesiące pokazały wam, jak kruche jest życie. Dzisiaj jesteś, a Ciebie jutro może już nie być. I dlatego mówię Ci, wybierz Chrystusa, bo tylko On jest drogą do Boga. Tylko On jest drogą do Boga. Tylko przez Jego świętą krew będziesz mógł być zbawiony. Powiem Ci, co potrzebujesz zrobić, by być zbawionym. Możesz to przyjąć, możesz to odrzucić. To nie jest moja sprawa, ani moja odpowiedzialność. Ja Chrystusowi oddałam życie, teraz Ty decydujesz, czy przyjmiesz to, czy nie. Będziesz odpowiadać za to przed Bogiem. Ja Ci tylko powiem, jaka jest droga, jakie jest rozwiązanie. Potrzebujesz uznać, że jesteś grzesznikiem, że nie jesteś w stanie sobie zasłużyć niczym na przychylność Boga. Potrzebujesz uznać to i potrzebujesz prawdziwie uwierzyć, że Jezus jest Synem Bożym. Nie tylko postacią historyczną, która gdzieś tam kiedyś chodziła po tej ziemi. Potrzebujesz uwierzyć, że to jest Boży Syn i że On za Ciebie umarł. Za Ciebie osobiście. Nie za wszystkich, od tak po prostu jak jakichś anonimowych ludzi. On umarł za każdego osobiście, gdy umierał, myślał o Tobie. Każdy Twój grzech został przybity do krzyża. To Ty powinieneś umrzeć. To Ty zasługujesz na sąd, a On zamiast Ciebie umarł, żebyś Ty nie musiał być sądzony. Ale to nie oznacza, że Ty automatycznie będziesz miał zbawienie. Ty musisz to wziąć, musisz wyciągnąć w pokorze rękę do Boga, powiedzieć: chcę, wierzę, że jesteś Bożym Synem, chcę Ciebie, chcę, żebyś był moim Panem i Zbawicielem. I wtedy w
wszystko się zmieni w twoim życiu. Wiem, co mówię, dlatego że ja oddałam Bogu swoje życie. Wcześniej byłam ubrana w okultyzm, doświadczałam mocy. Widziałam, co mój ojciec robił, który był też w okultyzm zaangażowany. Wiedziałam, że istnieje moc. Tylko że to była zła moc, która działała na mnie destrukcyjnie. Miałam depresję, myśli samobójcze. I gdy przyszedł Bóg do mojego życia, gdy objawił mi się Jezus, wszystko się zmieniło. W momencie, gdy zaufałam Mu, odpadły ode mnie całe tony czegoś ciężkiego, bardzo ciężkiego. Odczułam pokój, jakiego nigdy wcześniej w życiu nie doświadczyłam. I wiedziałam, że mój Bóg, już mój Bóg, jest Bogiem mocy, potężnym Stwórcą, a jednocześnie kochanym tatusiem w niebie, który mnie akceptuje, w którym jestem bezpieczna. Czy ty rozumiesz to, że Stwórca Wszechświata może być twoim tatusiem? Możesz mieć z nim bliską więź. Ten, który stworzył wszystko, może być twoim przyjacielem. Czy do ciebie to dociera? To jest dla każdego człowieka. Dla każdego, kto się ukorzy i powie, chcę, sam siebie nie zbawię, sam sobie nie pomogę, nie jestem sprawiedliwy. Ty jesteś sprawiedliwy. Przez krew Chrystusa przyjmuję twoją sprawiedliwość i będziesz zbawiony. Nie zlekceważcie tego, co usłyszeliście, bo jeżeli nie przyjmiecie Jezusa, to przyjdzie dzień, że staniecie przed Bogiem i zapyta was wtedy, co zrobiliście z poselstwem moim i moich przyjaciół.